Dzisiaj chyba wszystkich nas rozsadza złość, frustracja i ogromny, ogromny smutek związany z tą tragiczną śmiercią i z cierpieniami małego Kamilka z Częstochowy. Ale to nie może być tylko złość, tylko frustracja i tylko smutek. Tutaj przede wszystkim trzeba tak zmieniać system, tak usprawniać wszystkie możliwe procedury i wszystkie możliwe działania wszystkich instytucji, żeby do takich tragedii nie dochodziło. W pierwszej kolejności chcę nazwać tę tragedię po imieniu i tych, którzy to zrobili, bo tylko moim zdaniem potwór jest w stanie wyrządzić taką krzywdę, krzywdę dziecku, niewinnemu, bezbronnemu dziecku. Miejsce takich bandytów, takich oprawców, takich zwyrodnialców jest nie tylko w więzieniu. Zresztą ja swoje zdanie wyraziłem na ten temat już nieraz, że dla przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, przestępstw z taką premedytacją wobec tak niewinnych ofiar, ja jestem osobiście zwolennikiem również przywrócenia kary śmierci. Ale ona dzisiaj została zniesiona w całej Europie. Jednak w tych okolicznościach, w których działamy, powinniśmy zdecydowanie, i to podkreślam, zdecydowanie wzmocnić te zapisy kodeksu karnego, które mówią właśnie o znęcaniu się nad dziećmi, nad niewinnymi, po prostu znęcaniu się nad drugim człowiekiem, a w szczególności znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem. To bodaj artykuł 207 kodeksu karnego i polecam ministrowi sprawiedliwości bardzo pilne zajęcie się tym tematem właśnie od tej strony. Jeśli dobrze pamiętam, z panią minister Maląg, z panią minister Schmidt rozmawiałem o tym nie jeden raz. Tam nawet w te dolne granice widełek kary, które bandyta, zwyrodnialec powinien ponieść, są zupełnie za niskie. Pół roku chyba, kilka miesięcy w tym pierwszym paragrafie, a w drugim paragrafie jeden rok. Zdecydowanie za niskie. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem? Szanowni Państwo, co to jest za świat w ogóle? Przecież to absolutnie powinna być zdecydowanie dużo wyższa kara dla takich potworów, którzy są w stanie nie tylko niszczyć życie drugiego człowieka, niszczyć życie bezbronnego dziecka, ale robić to jeszcze z wyrachowaniem, z premedytacją. Nie ma dla mnie tak naprawdę odpowiedniej kary za takie zachowanie.